serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie było. Po co? Dawno nie było odcinków. Schodzimy już tutaj robić urbex tego domu. To jest opuszczona altanka. Tutaj były kiedyś działki. Tam nadal są działki. O, tak widać altanę. Ale tutaj była działka. Tutaj wszystko niedawno właśnie wykosili. Siatka widzimy. To mam jeszcze inne chatki różne. Idziemy. Tak, polecam. Idziemy. Idziemy tutaj do domku tego, do altany. Co mamy w środku? Fascynujący urwek. Co? Dawna nie była spalona, bo nie ma śladów na to, że była spalona. Tutaj widzimy mury średniowiecza i katedrę piękną. Ale no zobaczcie, taka mała altana, nic jej nie ma. Firanki były. A to ja te działki tam chyba kilkanaście lat temu usunęli, bo te działki były większe, ale teraz chyba ktoś sprzedali, nie? Sprzedali nie i tutaj było wycinane niedawno. Kuje tutaj wszystko. A, mamy jeszcze, może zobaczymy tam, co tam jest. Idziemy. Chodź, Kacper! O. Trzeba iść po trawie, bo to bardzo... Bardzo to parzy, to te trawy wszystkie. Wszystko tutaj różne zielska są. I one tak parzą. Zwykła trawa, ale zielska pełna. Kolce takie. To są kolce. Idziemy. Chodź, Kasper. Tutaj jest, o zobaczcie, taka ścieżka. Ścieżka taka, rowerowa. I dla ludzi. Tam mamy drogę. Idziemy tam. Urbex opuszczona i otwartej szopy. Urbex opuszczonych działek, tak to nazwijmy. Tutaj, tutaj. Ała, uderzyło mnie coś. Tutaj wszystko tak kuje cholernie. Się da przejść. Tutaj pełno zielska było, ale ktoś tutaj się zabrał, za to i wykosił to. Nie wiem, czy do gminy. Klesz tutaj jest gwarantowany, więc nie przychodźcie tutaj. Nie polecam. Co w środku jest? Ktoś miał sobie taką oto działeczkę. To był jakiś skok. Daj je pokażę. Patrzcie, tam są jakieś dywany. No teraz są, z powrotem. Zobaczcie. No niestety. Tak właśnie są niszczone zabytki, zabytkowy mur. Zostawcie lajka i suba. Tamtej jeszcze tutaj się jakoś trzyma. Tutaj mamy bardzo blisko domy mieszkalne. No i zobaczcie, jak się wszystko zawala. Dobra, idziemy stąd. Zawala się ten mur. Słaby bardzo, w kiepskim stanie jest ten mur. A zobaczcie, on idzie prawie, że całe to... Stoi jakieś 15 lat? Co? Mur stoi od średniowiecza. No słuchajcie się, nie słuchajcie się. Tam też coś jest, ale dobra, już nie będziemy tam szli. To jest jakaś łódź. Ale nie, dobra, jakiś dach. Więc dziękuję za oglądanie tego mini urbexu, dwóch opuszczonych szop, jednej szopy takiego skowka i jednej altany. Ale my już jedziemy stąd. Bo wszystko nas kuje, boli. No. I ogólnie zostawcie łapkę w górę i komentarz. Napiszcie. No i zaraz będą 400 subów. Będzie jakiś specjal na 400 subów. Dobra, nara!